Witam w kolejnej lekcji poświęconej rysowaniu suchymi pastelami. Pora na nakładanie koloru. Rozpoczynam nakładanie warstwy kolorów, jednocześnie nadal pamiętając o umieszczaniu elementów w odpowiednich miejscach, posługując się siatką. Mogą Cię zaskoczyć kolory, których używam. Na początku będą to kolory bardzo intensywne: żółty, ciepły tam, gdzie pada światło, a także fiolet tam, gdzie pada cień. Póki co chodzi mi wyłącznie o zaznaczenie kontrastu. Intensywne kolory zostaną później przykryte brązami, ale warstwa, która zostanie pod spodem, będzie delikatnie widoczna, a pigment brązów zmiesza się z żółtym i fioletowym. To spowoduje, że kolorystyka będzie bardziej interesująca niż brązy prosto z palety. Niektórzy wykorzystują tę metodę również rysując ludzi. Stosują wtedy jako podkład kolory zielone lub niebieskie. To powoduje, że tony jasnej skóry są naturalne, a nie zbyt żółte albo różowe. Generalnie zauważ, że barwy wokół ciebie rzadko wyglądają jak wyjęte z zornika. Zależnie od oświetlenia i kolorów w otoczeniu, zawierają w sobie domieszki różnych innych barw. Jeżeli w swoim rysunku będziesz mieszał kolory, będzie wyglądał bardziej naturalnie, realistycznie i interesująco. W ten sposób możesz też podkreślić nastrój. Na przykład, malując deszczowy pejzaż i używając odcieni szarości i błękitów, oddasz deszczową aurę. Dla odmiany, rysując obiekt oświetlony zachodzącym słońcem, użyjesz raczej kolorów ciepłych. Jak pamiętasz, pastele można nakładać bardziej malarsko lub bardziej rysunkowo. Tutaj w większości będę używać śladu rysunkowego, dlatego też wykorzystam głównie kredki w drewnie, ale miejsca, gdzie nie ma tak wielu detali, potraktuję bardziej malarsko, użyję tam pasteli w sztyftach. Takie połączenie spowoduje, że obraz nie będzie jednorodny. Skupię uwagę odbiorcy, głównie na oku konia. Ja ostatnio, używam dużej paste... ja ostatnio używam dużej palety kredek w drewnie firmy Carbotello i kilku pojedynczych sztuk innych firm. Carbotello są miękkie jak na kredki w drewnie i mają intensywne kolory. Pamiętaj jednak, że na pewno nie musisz zaczynać pracy pastelami od zakupu bardzo dużego zestawu kredek. Na początku wystarczy ci kilkanaście kolorów, a z czasem zorientujesz się, jakich ci jeszcze brakuje lub których używasz najczęściej i wtedy możesz je po prostu dokupić. Uważam, że warto próbować różnych rodzajów pasteli różnych firm, ponieważ mają różno, różną miękkość i krycie. W tym celu najlepiej wybrać pastele na sztuki na wypadek, gdyby okazało się, że dana firma wam nie odpowiada. Dodatkowo, jeżeli będziesz miał materiały plastyczne, które nie przypadły ci do gustu, możesz je po prostu sprzedać na grupach poświęconych tej tematyce. Zawsze znajdzie się amator danych kredek. A ty będziesz miał środki na zakup nowych. Niektórzy kupują tylko bardzo drogie materiały plastyczne, uważając, że są znacznie lepszej jakości. Moim zdaniem nie zawsze tak jest. Akurat suche pastele są techniką, w której możesz tworzyć wspaniałe obrazy przy użyciu podstawowego, taniego zestawu kredek na zwykłym kartonie. Inaczej jest na przykład w przypadku akwareli, gdzie złej jakości materiały najpewniej tylko zrażą cię do tej techniki. Pierwsza warstwa rysunku nie będzie bardzo kryjąca, wciąż widać spod spodu papier. Krycie nie jest gładkie. Dopiero kolejne warstwy nadadzą lepsze krycie. Uzupełniając kolejne miejsca, nadaje im plastyczność i trójwymiarowość. Jak widzisz, używam też jasnej pasteli, aby lepiej wydobyć światło. Koń powoli zaczyna przypominać konia. Póki co granice między kolorami są bardzo ostre. Trudno mówić tu o przenikaniu, ale to zmieni się wkrótce. Tworzy wyraźny kontrast między światłem a cieniem, buduje go za pomocą koloru. Koniecznie pamiętaj, że suche pastele możesz nakładać na różne sposoby. Rozcierać i rozmazywać, nakładać warstwy jak suchymi kredkami, a także łączyć metody. Ten rysunek będzie bardzo bogaty w detale, gładki i precyzyjny, ale pamiętaj, że są różne style rysowania. Możesz rysować swobodniej, pozostawiając miejsce na niedopowiedzenie, bardziej malarsko. Czasami używam dodatkowej czystej kartki, którą zasłaniam część obrazu. Robię to po to, żeby ręką nie rozmazywać tego, co już narysowałam. Dobrym rozwiązaniem jest też używanie zamiast kartki kalki kreślarskiej. Dzięki jej przezroczystości będziesz cały czas widział, co jest pod spodem. Niektórzy rysują też w ten sposób, że będąc praworęcznym, zaczynają w lewym górnym narożniku i powoli schodzą w dół do prawej strony. Ja jednak wolę mieć cały czas widok na całość, dlatego rysuję w miarę równomiernie. Warto też mieć z boku kawałek takiej samej kartki, na jakiej rysujesz, żeby na niej próbować kolor, którego chcesz użyć. Kolor, który widzisz jako oznaczenie kredki lub na jej boku, może nie odzorowywać prawdziwej barwy pigmentu. Dodatkowo, kolor kredki może inaczej prezentować się na tym konkretnym papierze. Niektórzy tworzą nawet małe paletki kolorów, żeby potem wiedzieć, który kolor jak naprawdę wygląda i oszczędzić czas przy rysowaniu. Podsumowując, spróbuj w pierwszej warstwie rysunku zastosować wyrazisty kolor, który potem zmieszasz z kolejnymi warstwami. Na początku Skup się na rozrysowaniu światła i cienia. Bądź cierpliwy, stale dopracowuj formę. Na etapie szkicu ważą się losy Twojego obrazu. Ten etap rysunku zajął mi około 3 godzin. Zaraz zaczniemy dodawać kolejne kolory. Zapraszam do następnej lekcji.